Wiecie co, przyszła mi taka prosta rzecz dzisiaj na objawieniu i może to jest dla kogoś na dzisiaj. Jeśli przychodzisz tutaj i czujesz się niezaakceptowany i ciągle nie możesz sobie znaleźć swojego miejsca, to jest tak dlatego, że robisz w odwrotnym kierunku rzeczy. Najpierw przejdź do taty, on cię zaakceptuje. Weź tą akceptację od niego, a później przyjdź tutaj i szukaj akceptacji u ludzi, albo nawet jej nie szukaj, bo nie będziesz już potrzebował. I to jest proste, bo ja wiem, że wy wszystko wiecie, ja też wszystko wiem, wszyscy wszystko wiedzą, ale być może ktoś przychodzi i zmaga się z tym, że nie wiem, wstydzi się czegoś, nie wiem, wstydzi się na uwielbieniu ręce podnieść, podskoczyć, odwrócić się, idź do komory, porozmawiaj z ojcem o tym, kim jesteś, przyjdź tutaj i gwarantuję ci, że będziesz skakał, fruwał i nie wiem, co robił. Ja rozprawiam się z odrzuceniem. Byłam bardzo odrzuconą osobą. Byłam tak bardzo odrzuconą osobą, że może przyjdzie czas, wam poopowiadam, bo nie chcę przedłużać dzisiaj. Natomiast w tej chwili, ponieważ mam świadomość tożsamości, kim jestem, kim jest Jezus, kim jest mój Ojciec, naprawdę przyjeżdżam tutaj i kocham was wszystkich. Nie dlatego, że nie wiem, wy jesteście tacy wspaniali, czy ja jestem taka wspaniała, tylko dlatego, że Ojciec jest cudowny. Amen. Amen. Amen.